Dzisiejszy spacer po dawnej Warszawie zaczynamy właśnie gdzie? Rozpoznanie tego miejsca na starych zdjęciach zależy od tego, jakie ujęcie zobaczysz. Jeśli to, a wprowadziłeś się do Warszawy kilka lat temu, możesz mieć kłopot. Nieodbudowaną po wojnie północną pierzeję Placu Teatralnego od 1964 roku zdobił pomnik Nike, czyli pomnik bohaterów Warszawy. Dużo łatwiej będzie, jeśli zobaczysz to zdjęcie. Po prawej stronie, za blokiem zbudowanym dla artystów Teatru Wielkiego, widać wieżyczkę na szczycie dzwonnicy Kościoła Świętej Anny. Stoi też odbudowany Pałac Blanka. To tu, 4 dnia powstania, zginął Krzysztof Kamil Baczyński. Dziś jest tu Ministerstwo Sportu. Na kolejnym ujęciu, za pomnikiem Nike, wyrzeźbionym przez Mariana Koniecznego, widać przeciwległą stronę trasy WZ. Potężny, niezniszczony gmach hipoteki oraz narożne wieżyczki Pałacu Paca. Dziś zajmuje go Ministerstwo Zdrowia. Zmiany w północnej części Placu Teatralnego nastąpiły w drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia. Za sprawą prywatnego inwestora dawny Pałac Jabłonowskich, od XIX wieku siedziba warszawskiego ratusza, został zrekonstruowany jedynie od frontu. Kolejny przystanek będzie niedaleko, ale i tam wiele się zmieniło. Ten sam plac, ale coś tu się nie zgadza. Nieprzypadkowo. Na starym zdjęciu na cokole stoi Felix Dzierżyński, a plac nosi jego imię. Również dziś w tym miejscu stoi pomnik, ale widać na nim wieszcza Juliusza Słowackiego. Figura autorstwa Edwarda Wittiga miała przed wojną stanąć we Lwowie, ale ostatecznie nigdy jej tam nie ustawiono. Kiedy demontowany w 1989 roku pomnik Dzierżyńskiego runął z hukiem, uznano, że Słowacki będzie tutaj doskonale pasował. Powód? Oprócz poezji, wieszcz był też urzędnikiem w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Dziś mieści się tu stołeczny ratusz. Za pomnikiem Dzierżyńskiego widać wieżowiec, który wówczas miał kolor złocisty. Dziś, nie bez przyczyny, nosi nazwę błękitnego wieżowca. Na archiwalnym zdjęciu brakuje jeszcze dolnej partii budynku, dlatego widać Żydowski Instytut Historyczny, zachowany sprzed wojny przy Tłomackiem. I jeszcze widok z drugiej strony. Dziś z tego samego miejsca nie da się wykonać zdjęcia. Okolice Halmirowskich przeszły jeszcze większą metamorfozę. Od połowy lat 60. przestrzeń wokół hal zaczęła wypełniać się maszynami do mieszkania, czyli mrówkowcami osiedla za żelazną bramą. To jedyny element krajobrazu, który w niezmienionej formie przetrwał do dziś. Zupełnie inne losy były udziałem pomnika Juliana Marchlewskiego. Choć stał między blokami od 1968 roku aż do upadku komunizmu, dziś mało kto o nim pamięta. Jego miejsce w 2019 roku zajął pomnik legendarnego boksera i trenera Feliksa Sztama. I jeszcze seria zdjęć Grażyny Rutowskiej, dokumentujących obracanie Pałacu Lubomirskich. Dziś, kiedy zamyka on oś saską, trudno nam sobie wyobrazić, że kiedyś stał bokiem do Placu Żelaznej Bramy. Dobrze widać to na tym zdjęciu. A że trwająca wiele tygodni 1970 roku operacja obracania pałacu była karkołomna technicznie, mogą świadczyć te wyjątkowe zdjęcia. Dziś nic w przestrzeni miasta nie przypomina o tych wydarzeniach.